Słuchajcie, więc dzisiaj temat, jeden co najmniej, a może i drugi jeszcze zdążymy napocząć. Podział organizacji ze względu na model sterowania. To jest temat, którego na żadnej jeszcze grupie nie omawiałem, żeby była jasność. Więc nikt się tu nie powinien nudzić. Proszę Was. Niech tam przyjdą, już nie hałasują. Więc wprowadzimy dwie klasyfikacje organizacji politycznych, ale to dotyczy również innych organizacji. Pierwsze, ze względu na model sterowania wewnątrz organizacji. To proszę zanotować. Pierwsza klasyfikacja, ze względu na model sterowania wewnątrz organizacji. I tu wyróżniamy trzy typy organizacji podstawowe. Organizacje demokratyczne, drugie organizacje centralistyczne i typ pośredni, organizacje centralistyczno-demokratyczne. A to było opisane w tajniki sterowania ludźmi, tak? Nie. Nie? Nie. Część tego chociaż. No może część, tak, ale no nie pamiętam, czy to było w tajnikach, a ja się posługuję cybernetyką sporo. Ale nie, no w tajnikach było, bo ja ostatnio słyszałem. Było, tak? No dobrze. Ona sama w końcu, jeden rozdział. Aha, no ja już nie pamiętam, wie pan, że ja kiedyś ja się śmiałem, że jakbym miał zdawać z pamięci egzamin z mego dorobku, to może na trójkę ciągnął. A to, co pan mówi, potwierdza moją hipotezę. Ale na pewno nie na piątkę. No to już pan od razu mnie zagiął z tajniku sterowania. I druga klasyfikacja, ze względu na rodzaj przepływu informacji o wartości sterowniczej, między organizacją a jej otoczeniem społecznym. Rodzaj przepływu informacji o wartości sterowniczej między organizacją a jej otoczeniem społecznym. I tutaj dzielimy na po pierwsze organizacje jawne i drugie organizacje tajne. Jawne i tajne. A wśród tajnych mamy dwa typy. Konspiracje i mafie. To jest taka nomenklatura, którą zaproponował zresztą już nieżyjący dzisiaj profesor Chrzanowski. On był socjologiem. Dzięki niemu poznałem teorię Petrażyckiego i Piętki i on ten prowadził ten podział. Ale zacznijmy od pierwszego. A jeden organizację. To będzie jedynka arabska. Organizacje demokratyczne,
drugie centralistyczne, i trzecie centralistyczne, demokratyczno-demokratyczne. I to sobie teraz omówimy po kolei. Organizacje demokratyczne, może podyktuję definicję, charakteryzują się tym, że decyzje, że źródłem decyzji wywołujących zmiany struktury organizacji lub zmiany jej działań są wszyscy członkowie organizacji, bezpośrednio lub pośrednio. No to jest model demokracji bezpośredniej, pośredniej. W państwie na przykład bezpośrednia demokracja to jest referendum, a pośrednia to wybory tam parlamentu na przykład, czy prezydenta, ale przede wszystkim parlamentu, i parlament dalej już podejmuje decyzję jako prezydent. Czyli centralistyczne, czyli demokratyczne organizacje. Przykładem organizacji demokratycznej, i to takiej bardzo, bardzo demokratycznej, w obrębie pewnej grupy społecznej, w tym wypadku stanu szlacheckiego, była Polska przedwojenna. Bardzo ładny, czysty przykład. Zasada szlachcic na zagrodzie, równy wojewodzie. Każdy szlachcic miał bierne i czynne prawo wyborcze, łącznie z wyborem króla. Nawet król był to unikat w skali światowej. Nigdzie czegoś takiego nie było, żeby każdy król, w okresie oczywiście już po Jagiellońskim, był wybierany przez ogół szlachty. I każdy szlachcic miał prawo być wybrany królem. Dlatego strasznie raziło Rosjan, którzy lubili i lubią dalej system centralistyczny, zaraz będziemy o tym mówić. I to ich raziło. I mówili, że szlachta polska to takie pyszałki zarozumiałe, że właściwie oni się uważają za zbiorową dynastię. No bo tak było zgodnie z prawem. Każdy bojar nie mógł być wybrany carem, bo monarchia była dziedziczna. A każdy polski szlachcic mógł zostać królem. Ale to trochę tak jak mówiło się w czasach Napoleona, po rewolucji francuskiej, że każdy żołnierz nosi w plecaku buławę marszałkowską. A kaprale dodawali, ale nosi też i młotek, żeby sobie wybił z głowy, bo nie zostanie. Więc to trochę tak było w realiach, ale z punktu widzenia prawnego na elekcję mógł przyjechać każdy szlachcic. Bo już powiedzmy, jeśli chodzi o sprawy sejmów, sejmików, to już była częściowo pośrednia demokracja, ale w tych najważniejszych sprawach to była demokracja bezpośrednia. Teraz drugie, organizacje centralistyczne, proszę zanotować, charakteryzują się tym, że tylko kierownictwo
jedno lub wieloosobowe. Jest źródłem decyzji. Decyzji wywołujących zmiany struktury lub zmiany działań organizacji. Że tylko kierownictwo, jedno lub wieloosobowe. W praktyce to zwykle jest jedno, ale teoretycznie może być wieloosobowe. No na przykład biuro polityczne partii komunistycznej. Jest źródłem decyzji wywołujących zmiany struktury lub zmiany działań organizacji. I tutaj przykład partia hitlerowska, NSDAP. Führerprinzip, zasada, źródłem decyzji był wódz, Führer. I zresztą ta akademia, teraz to już się nazywa Uniwersytet Bundeswehry, jeden z tych uniwersytetów nazywa się Führungsakademie. Ja mówię, to jest szkoła Führerów. Z tym, że słowo Führer ma takie różne znaczenia trochę, ale chodzi o jednoosobowe kierownictwo. No i słuchajcie, to zostało wprowadzone do ustawodawstwa III Rzeszy po dojściu Hitlera do władzy, przy czym Hitler doszedł do władzy w oparciu o demokratyczną konstytucję weimarską, legalnie, nie w drodze jakiegoś zamachu stanu. Nie zmieniał konstytucji, to znaczy nie usunął konstytucji, nie zrobił nowej, tylko w poprawki wprowadził do starej weimarskiej. A podstawowa sprawa, że z organizacji demokratycznej, jaką była Republika Weimarska, niemiecka, do 1933 roku zrobiła się organizacja centralistyczna. Źródłem prawa, czy w tym naszym języku, źródłem decyzji dotyczących zmian organizacji państwa i działań państwa, najwyższym źródłem był wódz. I to jest model, powiedzmy, no, po pierwsze turański w sensie cywilizacyjnym. I tutaj mówienie, czy to był kapitalizm, czy socjalizm, jest bez sensu cybernetycznego. To jest tylko zamulanie ludziom osobistych korelatorów przy pomocy bezwartościowych informacji, niediagnostycznych po prostu. Czy to dyskusja, czy to był socjalizm, czy kapitalizm. Akurat ten podział jest tu niediagnostyczny. Natomiast język nauki o cywilizacjach jest jak najbardziej diagnostyczny. I właściwie nawet u Konecznego tego nie ma. To jest moje spostrzeżenie, że zaczęła się wtedy turanizacja Niemiec. I cywilizacja turańska bynajmniej nie jest związana z jakimiś składnikami rasowymi, biologicznymi, bo równie dobrze funkcjonowała w Azji, Imperium Chingis Khana, jak i w środku Europy w hitlerowskiej Rzeszy. Hej, teraz sprawa, warto tutaj podkreślić sprawę stosunku Romana Dmowskiego, wychowawcy i przywódcy narodowej demokracji, do nazizmu. W tej chwili oczywiście w tej propagandzie obliczonej na ignorancję społeczeństwa, w propagandzie tak zwanych antyfaszystów, a to są tacy antyfaszyści, co w realu wprowadzają, czy walczą o wprowadzenie elementu planu Himmlera. Czyli w gruncie rzeczy są krypto Hitler, nawet nie, już nie krypto-hitlerowcami, krypto-himmlerowcami, a Heinrich Himmler uosabiał to, co było najbardziej złe w III Rzeszy. No i proszę was,
Mówi się, że Dmowski był zafascynowany faszyzmem, przy czym myli się oczywiście faszyzm i nazizm. Myśmy to omawiali, już nie będę wnikał. Ale jaki był stosunek Dmowskiego do hitleryzmu, czyli do nazizmu? Otóż już w 1934 roku Dmowski napisał książkę pod tytułem, nie książkę, przepraszam, artykuł Militaryzm w polityce, czy militaryzacja w polityce. Jest to opublikowane w 10 tomie pism zebranych Dmowskiego. I tak z pamięci zacytuję, no proszę sobie to dosłownie sprawdzić i nawet radzę przepisać i nosić ze sobą do różnych dyskusji z ignorantami. I Dmowski napisał mniej więcej coś takiego, jak w Niemczech ogłoszono Führerprinzip już, że najwyższym prawem jest wola wodza, który kumulował dwie funkcje po śmierci Hindenburga. Prezydenta i kanclerza Rzeszy, czyli premiera. Czyli miał pełnię władzy. I Dmowski pisze mniej więcej tak, że to po to istniał Rzym, który dał Niemcom prawo, po to całe pokolenia wybitnych prawników niemieckich pracowały nad doskonaleniem niemieckiego prawa, żeby teraz powiedziano Niemcom, że najwyższym prawem jest wola wodza. Musielibyśmy być wrogami cywilizacji, żeby to uznawać za ideał ruchu narodowego. Bardzo jasno Dmowski napisał i to jest dowodem, że w skali światowej to były różne ruchy narodowe, które były zafascynowane hitleryzmem, ale nie polski ruch narodowy Dmowskiego. Dmowski jako pierwszy zauważył barbaryzację Niemiec przez Hitlera, a przecież wszyscy się zachwycali jeszcze w 1936 roku, a warto zaznaczyć, że to w 1936 roku to już było po ustawach norymberskich. Czyli Dmowski przewidywał właściwie, jak dalej będzie przebiegała barbaryzacja Niemiec i potępił to. No i proszę was, liberał, były premier Zjednoczonego Królestwa, Wielkiej Brytanii, etc., etc., był w Niemczech i w 1936 roku napisał entuzjastyczny artykuł, że Hitler jest Jerzym Waszyngtonem Niemiec, człowiekiem, który uwolnił je od wszystkich ciemiężycieli. Tak liberał pisał, nawet nie narodowy, co oczywiście w Niemczech, w Wielkiej Brytanii był ruch taki oficjalny nazistowski, ale tu te peany pod adresem Hitlera wypisywał liberał i to były premier, nie byle kto. A Dmowski poznał się na hitleryzmie od razu w 1934 roku i to napiętnowo. No bo po prostu jak kiedyś omawialiśmy to, a na innych grupach będziemy omawiać, ruch hitlerowski wśród ruchów narodowych spełnił funkcję prowokatora, dosłownie prowokatora, który działał w interesie, obiektywnie, nie wiem jakie miał subiektywne intencje, to tylko Pan Bóg wie, natomiast obiektywnie działał w interesie międzynarodowej reakcji. Tej, którą głosił, że chce zwalczać. Nie ma nic bardziej niebezpiecznego jak pracowity ignorant. To są słowa świętego Escrivy de Balaguer, twórcy Opus Dei. Hitler właśnie był ignorantem. I według mnie całe zło, które Hitler czynił, brało się z ignorancji. No, opar się na przestarzałej, już niediagnostycznej, zupełnie doktrynie rasowej i dalej działał. No oczywiście był endodynamikiem, więc chciał skupić maksimum władzy.
Więc proszę was, tak to wyglądało. Hitlerowcy byli oczywiście, partia hitlerowska była centralistyczna, cała Rzesza później stała się centralistyczna. Hitler doprowadził do zlania się aparatu partyjnego i państwowego. To jest to, co się nie udało, czy nawet nie próbowano w państwach komunistycznych, ani nawet za Stalina. Była taka unia personalna na najwyższym szczeblu, a też niepełna, bo Stalin był okres, kiedy Stalin był sekretarzem generalnym partii komunistycznej, jeszcze wtedy nazywała się bolszewicką, i premierem, ale nie był prezydentem, czyli przewodniczącym Rady Najwyższej ZSRR. Nie był nigdy. A Hitler połączył wszystkie te najwyższe funkcje. No i proszę was, do końca istnienia tak zwanego obozu socjalistycznego działał osobny aparat partyjny, osobny aparat państwowy. Jedną z istotnych przyczyn upadku tego systemu była ciągła walka o realną władzę między aparatem, między biurokracją państwową i biurokracją partyjną, która zakończyła się kompletną klęską biurokracji partyjnej. Wygrała biurokracja państwowa, której pięścią były organy policyjne oczywiście. W Niemczech centralizm poszedł dalej, to znaczy mniej więcej pod koniec lat 30. doszło do całkowitego scalenia aparatu partyjnego i państwowego. No, jeśli chodzi o organy policyjne, ten proces trwał kilka lat. To nie był nagły skok. To było robione stopniowo, bo jak Hitler obejmował władzę, to Republika Weimarska miała wiele ograniczeń, na przykład nie mogła prowadzić wywiadu. Mogła tylko mieć kontrwywiad i to w ograniczonym zakresie. Wobec tego te formacje wywiadowcze i tego rodzaju kontrwywiadowcze, których nie mogło robić państwo ze względu na ograniczenia traktatu wersalskiego, to robiła NSDAP. Jeszcze wtedy nie była u władzy, więc miała charakter wprawdzie organizacji centralistycznej, ale społecznej, nie państwowej. No więc w imię demokracji i wolności państwo za to nie ponosiło odpowiedzialności. No i dlatego formowano tam odpowiednie formacje policyjno-kontrwywiadowcze. To się nazywało Sicherheitsdienst, czyli Służba Bezpieczeństwa, ale jeszcze nie państwowa, tylko partyjna. Partia miała swoje bojówki, gdzie szkoliła wojskowo ludzi. To były Sturmabteilungen, czyli oddziały szturmowe. Elitę tych oddziałów, które w końcu się strasznie rozrosły, to pod koniec 3 miliony było tych SA-manów. To stanowiło SS, Schutzstaffel. To tłumaczę jako sztafety ochronne, to jest dosłowne tłumaczenie, nie oddające istoty rzeczy. Ja bym to przetłumaczył, może nie dosłownie, ale oddając ducha tej zjednoczonej Europy, Straż Przednia, tak bym to tłumaczył, SS Straż Przednia. I jeszcze w SS wydzielono specjalną formację elitarno-policyjno-wywiadowczo-kontrwywiadowczą Sicherheitsdienst, czyli Służba Bezpieczeństwa. Później to weszło, ta nazwa już w obieg państwowy. I zauważcie, to ciekawostka, na którą zawsze zwracam uwagę, że po 1956 roku w PRL-u tą nazwę używano do analogicznej służby. Ona się nazywa Służba Bezpieczeństwa. To nie jest z rosyjskiego tłumaczenie. U ruskich to się nazywało Komitet Gospodarstwiennej Bezpieczeństwa, czyli Komitet Bezpieczeństwa Państwowego, a u nas to nazwano Służba Bezpieczeństwa, czyli dosłowne tłumaczenie Sicherheitsdienst. To był sygnał, w tych sprawach nie ma przypadków, to był sygnał, kto tu ma władzę realną.
Ale dla sygnał dla wtajemniczonych. No i proszę was, przez parę lat już Hitler, jak doszedł do władzy, wypowiedział ograniczenia traktatu wersalskiego i te formacje partyjne, które miały pewne takie elementy, których nie miały formacje państwowe, no i teczki prowadziły takie, których nie wolno było prowadzić instytucjom państwowym, to scalano stopniowo, nie tak nagle, co nagle to po diable. I pod koniec, no jeśli chodzi o organy te, o których tu teraz mówię, to właściwie dopiero w październiku 1939 roku, więc na samym początku wojny, doszło do pełnego scalenia tych organów Służby Bezpieczeństwa NSDAP z państwowymi odpowiednimi organami. I w wyniku tej syntezy powstała organizacja o nazwie Reichssicherheitshauptamt, czyli Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy, na czele którego stanął Obergruppenführer Reinhard Heydrich, a po jego zabiciu przez ruch oporu na terenie Czech był Kaltenbrunner. I tam były już wszystkie rozbudowane funkcje. Przy czym była taka zasada, że wszyscy funkcjonariusze państwowi pełniący odpowiednie funkcje mieli automatycznie na czas pełnienia tych funkcji przysługiwały im stopnie SS. No SS stało się taką formacją partyjno-państwową. Zarazem szef partii NSDAP był z urzędu szefem aparatu państwowego. Tego nie było w PRL-u. Był osobno sekretarz tam powiedzmy wojewódzki partii, a osobno był no, na przykład przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej, nie mówiąc już o innych tam organach. No i te dwugłowie doprowadziło do śmierci tego organizmu. No tak jak ciele o dwóch głowach, to ile czasu może żyć? A tam była jedna głowa. Myśl hasła ein Volk, ein Reich, ein Führer. Czyli jeden naród, jedno państwo, i jeden wódz. No i proszę was, co dalej się działo? Otóż ci funkcjonariusze policji mieli prawo do odpowiednich stopni SS, nawet jeśli nie byli członkami SS Allgemeine, czyli tej ogólnej. A oczywiście jak przestawali pełnić te funkcje w aparacie państwowym, na przykład szli na emeryturę, a nie byli członkami SS Allgemeine, no to tracili te prawa. I z drugiej strony członkowie SS, którzy podejmowali służbę policyjną, od razu im przysługiwały stopnie policyjne analogiczne, jak równoległe do stopni SS. I nawet na tych różnych bekanachungach wywieszanych były podpisy, no na przykład Brigadeführer SS und Generalmajor der Polizei. Zawsze SS-owskie ważniejsze były, bo to ideologiczne. Na pierwszym miejscu, a na drugim policyjne. Więc to analogicznie było we wszystkich innych dziedzinach. Więc to było dziś też centralizowane. Jeśli chodzi o centralistyczną demokratyczne, no to oczywiście PZPR. Proszę bardzo. Możemy sobie tutaj dać przykład. No, na przykład, jaka była zasada w PZPR-ze? Na czym polegała demokracja partyjna? No mogę to powiedzieć no, nawet jako świadek, bo prowadziłem z punktu widzenia Ligi Narodowo-Demokratycznej obserwację uczestniczącą. O czym zresztą powiedziałem w sądzie na naszej rozprawie rehabilitacyjnej. To w mediach opublikowali. Więc w
bardzo szybko, słuchajcie, to było ciekawe, po tym procesie rehabilitacyjnym 19 lutego 92 roku, to był proces rehabilitacyjny tych członków Ligi Narodowo-Demokratycznej, którzy byli skazani. Ja powiedziałem o tym, że tam po pierwsze moim zadaniem było programowanie ideologiczne i organizowanie narodowego skrzydła w PZPR-ze. Po drugie obserwacja uczestnicząca. Od razu to w mediach opublikowano i wkrótce potem nie chciano wyrzucić z uczelni w Kielcach. Tak. W wyniku rehabilitacji w III RP mówiłby, znaczy nie podano by tego formalnie, tylko tam jakiś byłby inny powód, ale... Antysemityzm. Nie był podstaw do tego. Wprost przeciwnie. Ja wytoczyłem proces i zarzuciłem antysemityzm przedstawicielowi, szefowi oddziału kieleckiego Gazety Wyborczej. Zarzuciłem mu skrajny antysemityzm. Wygrał ten proces, to prawda. Sąd go oczyścił, ale ja za własne pieniądze karny proces mu wytoczyłem. Więc ja byłem osobą zasłużoną w zwalczaniu antysemityzmu. W 92 roku, proszę pana. I to za własne pieniądze, bo są teraz ludzie, co na zwalczaniu antysemityzmu robią niezły interes. No, ale to było pośród 82. Mniej więcej w tym samym roku. Ja już tam co do dnia panu nie pamiętam, ale ten proces trwał. Ten proces, który ja wytoczyłem, zarzucając antysemityzm przedstawicielowi Gazety Wyborczej w Kielcach, to trwał rok i to było w trakcie tego procesu, więc no on wygrał, to trzeba powiedzieć, został oczyszczony, prawda, ale ja czas i pieniądze własne włożyłem w zwalczanie antysemityzmu. Pokażcie mi, którego z tych... To za własne pieniądze to robią. Oni starają się używać aparatu państwowego do zwalczania antysemityzmu, a sami na tym robią kariery. A ja kariery nie robiłem, z uczelni chcieli mnie wyrzucić, ale to nie z powodu procesu. Ja jestem zasłużony w zwalczaniu antysemityzmu. Te wszystkie lewaki mnie powinny na rękach nosić, gdyby rzeczywiście im o to chodziło. A w zwalczaniu himleryzmu, planu Himmlera, to co, nie mam zachód. Siedziałem w więzieniu w 60 roku za rozpowszechnianie tych materiałów z zeszytów oświęcimskich, między innymi za to, bo nie tylko to. Także ja jestem zasłużonym antyfaszystą, kochani, i antynazistą. Oczywiście. Nie. Zarzut miał być jakiś tam formalny, że jakieś formalności tam papierków nie wypełniłem na uczelni. A wiecie, uratowali mnie przyjaciele, bo tam miałem wielu przyjaciół w Kielcach. Ktoś powiedział, słuchajcie, jakbyście wyrzucili Koseckiego, to partia X będzie miała męczennika, zrobicie prezent partii X. I w ten sposób mnie uratowano przed wyrzuceniem. Także nie wyrzucono mnie z przyczyn czysto politycznych. No ale już dostałem szlaban. Wkrótce potem pozbawiono mnie kierownictwa Zakładu Socjologii. No bo no, jak się towarzysze dowiedzieli, że ja bym wtykał jakiejś endeckiej tajnej organizacji, no to widocznie się wkurzyli. Nie, rozumiem. W każdym razie, proszę was, tak to było. I to wszystko jest tu dokumentowane, bo te publikacje są. Jest wyrok, jest stenogram procesu rehabilitacyjnego. W każdym razie, proszę was, sytuacja wyglądała tak, że do końca byłem w PZPR-ze, do pogrzebowego zjazdu, dopiero towarzysz Rakowski kazał sztandar wyprowadzić i zlikwidowano PZPR. No to sorry, to już przestałem być partaj genoze. To nie z mojej winy. Nigdy w życiu nie miałem zamiaru rzucić legitymacji partyjnej. No i proszę, ale mi się gdzieś w tym archiwum zapodziała. Szukałem. Znalazłem tylko dowód poświadczenia opłaty składek. Dowód znalazłem, ale nie ten koronny. Więc słuchajcie, natomiast legitymację ormowską znalazłem i mogę się wylegitymować. Więc proszę was, sytuacja była taka, że w partii panowała naprawdę demokracja. Na zebraniu partyjnym, jeżeli się
zabierało głos, to było się pod ochroną partii i można było krytykować każdego. Były tak zwane zebrania otwarte, partyjne, gdzie mógł przyjść każdy, również bezpartyjny. I na przykład sprzątaczka na uczelni na zebraniu partyjnym mogła skrytykować jak burą sukę samego rektora. I była pod ochroną partii. Gdyby rektor próbował ją za to represjonować, to od razu komitet partyjny, jak trzeba, to i wyższe instancje ingerowały w obronie. Za wypowiedzi na zebraniach partyjnych, no mówię oczywiście po 56 roku, bo w okresie stalinowskim to inaczej było, ale wtedy ja nie należałem do partii. Za wypowiedzi na zebraniach partyjnych nie wolno było represjonować. Co najwyżej, towarzysz mógł jakąś karę partyjną dostać, ale to jest inna sprawa. Administracyjne represje były wykluczone. I zasada była taka, że w sposób demokratyczny wybiera się władze, ale te władze wybrane, raz wybrane, pod czas kadencji, urzędowania, podejmują już decyzje i obowiązuje bezwzględne posłuszeństwo. Czyli połączenie centralizmu z demokracją. Tego nie było w Polsce przedrozbiorowej, bo tam demokratycznie wybierano, no ale później była zasada liberum veto. Każdy poseł mógł się przeciwstawić uchwaleniu ustawy, którą uważał za złą. No, już w PZPR-ze nie można się było przeciwstawić decyzjom demokratycznie wybranych władz. Czyli to łączy, powiedzmy, cechy jednego i drugiego systemu. Co można powiedzieć o organizacjach demokratycznych? Oczywiście organizacja demokratyczna może dobrze funkcjonować, jeżeli... No może to sobie proszę zapisać. Organizacja demokratyczna może sprawnie funkcjonować, gdy spełnia dwa warunki. Dwukropek. Po pierwsze, wśród członków organizacji musi istnieć jednolity normotyp. Wiemy, co to jest. To jest pierwsze. I drugie, muszą na członków organizacji działać jednolite bodźce, które dotrą do ogółu członków. I teraz, jeżeli te warunki są spełnione, to organizacja jest trwała, jej członkowie są zdolni do samoorganizowania, działania nawet w wypadku wyłączenia kierownictwa. No to teraz ktoś pyta, no to skąd te jednolite bodźce? Związane z sytuacją. Jak się zmienia sytuacja, ludzie mają jednolity normotyp i przyzwyczajeni do samodzielnego działania,
to bez komendy będą działać w sposób zorganizowany. Przykład, moi drodzy, scentralizowane monarchie zaborców padły i nastąpiło bordello totale. W Rosji, w Niemczech też rewolucja przecież wybuchła. Ta rewolucja komunistyczna w Niemczech bardzo pomogła naszym powstańcom poznańskim, bo armia niemiecka była w stanie rozkładu. No i w Austro-Węgrzech wybuchła rewolucja. A polski naród, który wyłonił pod zaborami swoją organizację, no właściwie dwie główne organizacje demokratyczne. Jedną demokratyczną to był Obóz Narodowy, który scalała Liga Narodowa. Zaraz będziemy o tym mówić. I drugi, centralizowany, to Obóz Niepodległościowy, który scalał Związek Walki Czynnej. Organizacja powołana przez Piłsudskiego w 1908 roku. Wtedy, kiedy wysiadł z czerwonego tramwaju. Nie w 18, to tylko w 18 roku pisali ignoranci. I mówili to ludziom, że Piłsudski wysiadł z czerwonego tramwaju w 18 roku. Nieprawda. Wysiadł z czerwonego tramwaju, czyli z PPS, w 1908 roku, zakładając Związek Walki Czynnej, który już z socjalizmem nie miał praktycznie nic wspólnego. To była polska niepodległościowa organizacja bez żadnego doktrynerstwa. Tajna i spełniała analogiczne funkcje jak Liga Narodowa w obozie narodowym, tylko tyle, że była centralizowana bardziej. To była organizacja centralistyczna. I ten Związek Walki Czynnej później powołał Związek Strzelecki, a ten się zajął szkoleniem kadry wojskowej. I te struktury, no później powołano Polską Organizację Wojskową, o której tu opowiadał wczoraj dr Brzeski w kontekście jej działalności dla naszego wywiadu na wschodzie. I po prostu jak te scentralizowane struktury padły, to Polacy wykazali zdolność do samoorganizowania. Dzięki temu, że mieli tą kulturę demokratyczną. Z tym, że najpierw się zorganizowali, przejęli władzę we wszystkich trzech zaborach narodowcy. Dlatego, że Liga Narodowa była organizacją demokratyczną. Piłsudczycy się trochę spóźnili, bo mieli organizację scentralizowaną. Narodowcy przecież na samym początku, już w październiku 18 roku, przejęli władzę w Warszawie. To był rząd Świeżyńskiego, w którym sprawami wojskowymi się zajmował generał Rozwadowski. No oczywiście w poznańskim, no to poza narodowcami się nikt nie liczył i tam była narodowa cała konspiracyjna organizacja, która potem zrobiła powstanie wielkopolskie, a w zaborze austriackim powstała w Krakowie komisja likwidacyjna, też kontrolowana przez narodowców. Piłsudczycy dopiero później przejmowali władzę. No, zaczęło się od tego, że przyjechał 10 listopada komendant Piłsudski, jeszcze wtedy nie marszałek, z Berlina przysłany specjalnym pociągiem w asyście rotmistrza von Gulbena, a to oczywiście był oficer wywiadu niemieckiego, który go tu przywiózł. No i Piłsudski przejął władzę. Rada Regencyjna, która była namiastką najwyższej władzy, przekazała władzę Piłsudskiemu. Aparat już był zorganizowany, aparat państwowy, bo Niemcy już od 15 roku, kiedy zajęli całą, no właściwie cały obszar przedwojennej Polski, znaczy późniejszej międzywojennej Polski, to organizowali aparat państwowy polski. Polnische Wehrmacht,
policję na bazie Straży Obywatelskich, administrację cywilną, rząd w postaci tymczasowej Rady Stanu, późniejszej Rady Regencyjnej i tak dalej. To już było gotowe. A Piłsudski później na zjeździe legionistów mówił, że kiedy przejął władzę, to agentury obce, płatne szły za mną bok w bok i krok w krok i nigdy nie byłem pewien, że gdy piszę rozkaz, nie będzie on czytany prędzej w biurach wszystkich obcych państw, zanim dotrze do moich podwładnych. To jest relacja samego Piłsudskiego na zjeździe legionistów w 27 roku, już po zdobyciu władzy. No więc to były skutki, no, przejął władzę z rąk Rady Regencyjnej, to nie mogło być inaczej. No ale z drugiej strony, co on miał robić? Innego aparatu władzy nie było, tylko taki. No, on szkolił kadry i owszem, swoje, i później starał się tymi kadrami obsadzać to coraz bardziej, ale to był długi proces, zakończony w 26 roku zamachem stanu. No, jeśli chodzi o organizacje centralistyczne, to one się charakteryzują dużą koncentracją informacji o wartości sterowniczej w ośrodku władzy. To można zanotować. Organizacje centralistyczne charakteryzują się dużą koncentracją informacji o wartości sterowniczej w ośrodku władzy. No bo władza musi dysponować przewagą informacyjną. I stąd tam bardzo ważne tajemnica państwowa czy organizacyjna, dostęp do tajemnicy i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj jest ważne posłuszeństwo w organizacjach centralistycznych. Wierny, bierny, ale wierny. To jest zasada. Oczywiście u nas te główne partie, no może są centralistyczno-demokratyczne, ale z naciskiem na centralizm. No przecież Platforma bez Tuska nie mogłaby istnieć. PiS bez Kaczyńskiego nie mógłby istnieć. Liga Polskich Rodzin bez Giertycha. Przestała istnieć. No nie wiem, czy przestała istnieć, ale w obiegu politycznym przestała działać. PSL? Słucham? PSL. Nie, PSL jest centralistyczno-demokratyczny z naciskiem na demokratyczny. Z naciskiem na demokratyczny. No tym się różniło jeszcze ZSL od PZPR-u. I dlatego PZPR padło, bo była za bardzo scentralizowana, a ZSL tylko zmieniło jedną literę na PSL i działa nadal, bez żadnych zmian, bez niczego. Miało większą zdolność przetrwania. I tu proszę znowu zanotować, że w wypadku osłabienia lub zniszczenia ośrodka kierowniczego organizacji centralistycznej ulega ona likwidacji. No jak towarzysz sekretarz Rakowski kazał sztandar wyprowadzić, to nikt nie zaprotestował. Patrzcie, partia co liczyła w szczytowym okresie ponad 3 miliony członków, jeszcze wtedy po wszystkich tam wstrząsach, to jeszcze liczyło chyba 1 800 000. No można sprawdzić, bo w rocznikach statystycznych jest podane. Ale na sali część zostało. Zostali tylko ci, co byli zorganizowani wcześniej i wiedzieli, że mają założyć co innego. Ale z członków PZPR-u jako takich nikt nie zaprotestował. Zostali tylko wtajemniczeni, którzy byli za likwidacją partii.
A bynajmniej większość nie była za likwidacją. No, ja wiem, bo uczestniczyłem, słuchajcie, w różnych zebraniach partyjnych przedtem. Zwykli członkowie partii nie mieli zamiaru likwidowania PZPR-u. Nawet Solidarność tego nie postulowała, bo racją bytu Solidarności była walka z PZPR-em. Jak PZPR zniknął, to Solidarność straciła przeciwnika i właściwie później nawet nie protestowała przeciwko różnym antyrobotniczym pociągnięciom, bo była całkowicie oszołomiona. Zastosowano przeciwko Solidarności chwyt judo. Wykorzystano jej własną energię, żeby się wywróciła. Bez przeciwnika nie mogła działać. Ona była bardzo dobra w walce z PZPR-em. Ale ta walka z PZPR-em była właściwie główną racją ich bytu. No teraz, tak, jak zaczęła się prywatyzacja, to co? Strajkować w prywatnym zakładzie? O, to już ci prywatni biznesmeni wiedzieli, co z tym fantem zrobić. Mieli doktrynę, tak? Mieli doktrynę, oczywiście. Liberalno-wolnomularską. Znaczy oni ją nazywali liberalną, żeby nie dodawać wolnomularstwa, ale kochani, marksistowski badacz tych spraw, profesor Ludwik Haas, wywodzący się z przedwojennej lwowskiej szkoły historycznej, zawsze mówił o ideologii liberalno-wolnomularskiej. W jego pracach jeszcze z czasów PRL-u. Ja doceniłem wagę tego łączenia tych dwóch pojęć dopiero w trzeciej RP, jak się okazało. Zaczęto tworzyć liberalny system i od razu zarejestrowały się w tej chwili aż 4 obrządki wolnomularskie. Oficjalnie można to sprawdzić. Jakie to są? To jest ryb szkocki, francuski, jeszcze... To znaczy jest, proszę pana, tak, po pierwsze jest oczywiście te Wielkie Wschody. Po drugie Wielkie Loże. Po trzecie Dreimel, czyli prawa człowieka. To jest nieregularne wolnomularstwo. No i w Neybrit oczywiście. A tam jeszcze coś jest już, może nawet więcej jeszcze tych organizacji jest. No są też organizacje takie parawolnomularskie, które, no już nie tylko jacyś tam paleoendecy, ale profesor Haas, marksista, trockista, nazywał właśnie organizacjami parawolnomularskimi, jak Różokrzyżowcy, jak Rotarianie, Rotary Kluby, to takie przedszkola wolnomularskie. A profesor Haas to nazywał organizacje parawolnomularskie, ale o tym ja zaraz będę mówił. Więc proszę państwa, tutaj jeśli chodzi o te organizacje centralistyczne, to one są zdolne do sprawnego działania, ale dostają rozkazy. Jak nie ma dopływu rozkazów, sami się nie zorganizują. No koronny przykład, ten zjazd pogrzebowy PZPR-u. Nikt nie zaprotestował przeciwko wyprowadzeniu sztandaru, jak Rakowski kazał sztandar wyprowadzić. Wtajemnicze tam zostali, żeby tworzyć nową partię, ale to jest inna sprawa. A zwykli zjazdowicze wyszli sobie do domu. Poszli z płaczem do domu, można powiedzieć. A Solidarność zbarniała. Straciła przeciwnika. Z kim tu teraz walczyć? No z postkomuną, ale post to już nie jest komuna, to już to jest ersatz. Bo teraz, jak mówi pan Kaczyński, że trzeba tę ilustrację gospodarczą robić, no to go złośliwie dziennikarz pyta, no dobrze, ale co w tej chwili już tych PZPR-owców, SB-ków jest niewielu, co najwyżej ich dzieci. No to co będzie pan robił? Badał genealogię PZPR-owską, jak ktoś ma tam powiedzmy ojca czy dziadka w PZPR-ze, to będzie ilustracja gospodarcza. No, dziennikarz go złośliwie tak pytał. No i pan prezes jakoś wykrętnie odpowiadał i raczej pseudoinformacyjnie niż informacyjnie. Tak, tak, no jak nawet rynek
wyeliminujemy, jak ten rynek nie wyeliminował przez tyle czasu, to jak on ma wyeliminować? Zresztą niewidzialna ręka rynku okazała się ręką złodzieja i aferzysty, to już wiemy. Ten złodziej złodzieja lustro. No więc właśnie. Proszę. A jak prawnie można by uzasadnić coś takiego jak nacjonalizacja? Można to uzasadnić? Prawnie. Cywilizacja łacińska. Ustawa i tyle. To by było zgodne. Cywilizacja łacińska mówi o podporządkowaniu etyce. Mhm. Więc ważne jest, czy te znacjonalizowane przedsiębiorstwa działają zgodnie z etyką, czy nie. A to, czy jest znacjonalizowane, czy sprywatyzowane, to jest indyferentne ze względu na cywilizację łacińską akurat. Ale sam akt nacjonalizacji. No to zależy, czy będzie dokonany zgodnie z wolą narodu, czy nie. No bo u nas. I czy w interesie narodu. Tak? I czy w interesie narodu, oczywiście, to decyduje. Może być, może nie być. To jest najlepszy dowód, że to podział cywilizacyjny jest indyferentny ze względu na te sprawy socjalizm-kapitalizm. Panowie na prawo, panie na lewo, wszystko jedno gdzie. No zobaczcie, jak ja poprawny politycznie nagle się zrobiłem. Proszę was, to jest właśnie taka sprawa istotna, że jak wykazałem. Nacjonalizacja to jest kradzież, czyli to jest nieetyczne. Ale prywatyzacja też może być kradzieżą. Tak jak ten. No właśnie. Złodziej ukradł, to państwo nie należy nacjonalizować, tylko odebrać to, co ukradnie, a to jest różnica. No oczywiście. Nie, to naturalnie, że tak. To nie, proszę zauważyć, że ten klub, tylko nacjonalizacja, prywatyzacja, bo my nie rozwiązujemy niczego. To jest zaklęcie. Za nacjonalizacją są ci, którzy później będą prywatyzować to mienie. I oni się staną nowymi właścicielami. No właśnie. I teraz proszę. No tak, tak, tak. To będzie ekipa. I właśnie taki proces jest w Polsce. Może być. Nie jest, bo na przykład powolnie znacjonalizowano mienie. A nie, dzisiaj, no to dzisiaj ci, którzy chodzili. Zaraz uporządkujmy. No właśnie. Zaraz, a to już jest anachronizm, co mówi kolega, czyli pomieszanie czasów. Jaka jest teraz sytuacja? No nie mieszajmy z. No po wojnie oczywiście ta nacjonalizacja tak zwana, to była turanizacja i to zostało narzucone z zewnątrz, więc to zostawmy. To że jasne, że to nie łacińskie było. To nie naród wybrał ten system, tylko został tu przyniesiony na sowieckich bagnetach, jak to się mówiło. Ale służyła gospodarka. A to jest funkcjonalne podejście. Ja teraz mówię o podejściu cywilizacyjnym, o woli narodu. To nie było z woli narodu zrobione, tylko zostało narzucone. No proszę pana, gospodarka, pewne działy gospodarki polskiej, które służyły w czasie wojny pod okupacją niemiecką w gospodarce wojennej Rzeszy, też się rozwijały. Niech pan zobaczy produkcję stali. Kurowski podaje, też się rozwinęło. To jest inny aspekt zupełnie. Znaczy, okupant może być zainteresowany albo w rozwijaniu gospodarki, albo w rozwalaniu gospodarki. To znowu, jak pan widzi, z tego punktu widzenia to jest indyferentne. Natomiast tu nie należy mieszać tych porządków różnych. Natomiast później prywatyzacji starano się nadać charakter prywatyzacji z woli narodu. I dopiero referendum w 1996 roku zdemaskowało to. A cała akcja przecież partii X, ten biuletyn, mogę go wam dostarczyć, mam to w wersji elektronicznej. On zresztą rozpowszechnianie tego biuletynu w 90-tych latach spowodowało atak na mnie z użyciem IPN-u. Ale chodzi o to, że myśmy tam zwrócili uwagę, że ta prywatyzacja dokonywała się bez
pytania narodu, który formalnie był właścicielem już wtedy. Przecież tę gospodarkę, ten przemysł budowano nie tylko w oparciu o to, co tam kiedyś zrabowano prywatnym właścicielem, ale nowe budowano. Ja miałem współwłasność tym, a po prywatyzacji tak jest, traciłem współwłasność. Tak jest. No i na przykład huta. Nie stawałem się właścicielem. Tak jest. Części podzielone. Tak jest. Ale ja sam się stawiam. A tutaj powoływanie się na nacjonalizację bandycką po wojnie, nic nie ma do rzeczy, dlatego że większość tej gospodarki PRL-owskiej, którą prywatyzowano, czyli rabowano i niszczono w dużej mierze, była budowana już w PRL-u przez cały naród. Nie przez komunistów, tylko przez cały naród. I była konstytucyjnie własnością narodu. Powinna być rozdzielona na cały naród. A ta część tam, którą zrabowano, stanowiła mały ułamek. To, co teraz może podlegać prywatyzacji, to jest jakiś tam parę procent. Świadectwo udziałowe zostało. No tak, było wielkie osobowe. W postaci obywatelstwa. W postaci obywatelstwa PRL i później. Tam nie, chodziło o te świadectwa, co dawali. A ja nie brałem. Bo ja wiedziałem, że to jest oszustwo. Błąd. Nie, bo to było bezprawne. Nie, to było przestrzeganie prawa i etyki. A to było z punktu widzenia cwaniactwa liberalnego. Ale z punktu widzenia prawa i etyki, prawa naturalnego, to myśmy w partii X powiedzieli, my tego nie bierzemy, bo to jest całkowicie bezprawne. Rozdaje świadectwo udziałowe bez pytania właściciela o zgodę. A zapytać właściciela można było tylko w formie referendum. I oni się wystraszyli, mówiłem wam wczoraj, zarządzili referendum, które zostało zbojkotowane. Więc proszę pana, jest bardzo prosta sprawa. Wracamy do stanu prawnego. To znaczy, cała prywatyzacja była bezprawna. I za nią trzeba jako za zdradę stanu zgodnie z prawem rozliczyć. No ale to prawo też mówi ograniczenie czasowe, przedawnienie tych zbrodni zastępuje tam połowę. Przepraszam, jest wprowadzony piękny precedens zbrodni przeciwko narodowi, które się nie przedawniają. Proszę uprzejmie, przedawniają się zwykłe przestępstwa, a nie to. I to oni sami to wprowadzili, proszę uprzejmie. Mogą zostać zwalczeni własną bronią. No często tak było. No kto mieczem wyjął i odniósł linię. Oczywiście. Jak widzicie, znowu Ewangelia jest podręcznikiem cybernetyki społecznej. Więc proszę państwa, tutaj po prostu powołując się na ten biuletyn partii X, który był publicznie dostępny, a że oni z niego nie wyciągnęli wniosków, to tym gorzej dla nich. Bezprawie, wracamy do stanu zgodnego z prawem i etyką. Rozliczamy za zbrodnie przeciwko narodowi, które nie ulega przedawnieniu. Odzyskujemy mienie i ewentualnie później możemy je podzielić na naród. A to nie, to wtedy naród niech robi co chce. Tak. Ja bym tu nic nie sugerował. Nie? Ja bym tu był za, rób to co chce. Tak. No to nie jest prosta sprawa, co z tym zrobić i raczej bym tu centralistycznie nie narzucał. Ja jestem z przekonania demokratą, no takie mam dziwactwo. Ale nie nacjonalizować, tylko odzyskać. Ale odzyskać zrabowane mienie. Ale nie ma czego odzyskiwać, bo oni to już zniszczyli. No nie, no trzeba odbudować tym. Jeszcze nie wszystko. Są nieruchomości. Jest AGKM, jest płot, no, ziemia jest, no, którą... Trzeba budowywać tak naprawdę. Jeszcze ruiny, czasami fabryk jeszcze stoją. Jeszcze są. Więc proszę was, to jest taka sprawa. Ponieważ PZPR była za bardzo scentralizowana, no to padła po prostu. A ZSL, który był też centralistyczno-demokratyczny, ale z naciskiem na demokrację, przetrwał. I do dziś jakoś się ma dobrze. To jest dobry przykład. To samo z III Rzeszą hitlerowską. Padła. Jak zabrakło Führera, Dönitz podpisał kapitulację, ale już koniec był. To jest jedna sprawa. Chybaśmy już ten temat dobrze sobie wypatroszyli, a teraz druga sprawa.
podział organizacji, bo ten drugi ze względu na przepływ informacji między organizacją a otoczeniem. I tutaj mamy organizację, to będzie drugi rodzaj na czarnym, dwa. Organizację to będzie jeden. Organizację. Jawne. I organizacje tajne. No to parę słów. Pierwsze organizacje jawne, ja podyktuję. Jeszcze raz, ze względu na przepływ czego? No to już dyktowane. To już było dyktowane wcześniej, że klasyfikacja ze względu na przepływ, rodzaj przepływu informacji o wartości sterowniczej między organizacją a jej otoczeniem społecznym. To już tam dyktowałem, proszę sprawdzić. Nie było. Dyktowałem, tak czy nie? Teraz omawiamy to. Omówiliśmy najpierw inny podział, a teraz omawiamy inny, niezależny od niego. Organizacje jawne są to takie organizacje, które dopuszczają przepływ informacji, dotyczących ich istnienia, struktury organizacyjno-personalnej, działalności i celów do otoczenia społecznego, no przede wszystkim przez media. No więc teraz nasze obecne wszystkie partie to są organizacje centralistyczno-demokratyczne, ale z naciskiem na centralizm, tak jak w PZPR-ze było. I są to organizacje jawne. Konferencje prasowe i tak dalej, i tak dalej. I to jest właściwie najzdrowsza sytuacja. Dlatego, no chociaż my nie jesteśmy żadną organizacją, tylko jakimś takim zbiorem grup towarzyskich, ale jawnych. No, nie tylko dopuszczamy przepływ wszelkich informacji o nas, ale jeszcze sami wpuszczamy to w internet. Jakby tu się dziennikarze pojawili, też byśmy ich miło widzieli, ale się nie pojawiają jakoś, no to jest nie nasza wina. W internecie mogą sobie przeczytać o nas wszystko, ale ich to nie interesuje. No, nie interesuje to nie. Z nocnikiem informacyjnym za nimi nie będziemy biegać, za przeproszeniem, bo to już są duże dzieci. No i teraz drugi rodzaj to są organizacje tajne. Organizacje tajne, które takiego przepływu nie dopuszczają. Czyli zachowują tajemnicę wobec otoczenia. Czyli zachowują tajemnicę wobec otoczenia, dotyczącą tych spraw, co tam dyktowałem poprzednio, już nie będę tego powtarzał, kropka. Przecinek, przy czym tajemnica może dotyczyć wszystkich wymienionych wyżej elementów lub tylko niektórych. Kropka, nowe linijki. Z tego punktu widzenia możemy organizacje tajne podzielić na dwa rodzaje. A
konspirację. I B, mafię. Alias organizacje konspiracyjne i organizacje mafijne. To muszę powiedzieć, do tego podziału i tej analizy nauczył mnie socjolog, bardziej znany jako polityk niż jako naukowiec, Wiesław Szalowski. Poznałem go w 1957 roku. On mi pożyczał skrypty profesora Piętki z psychologiczno-socjologiczną teorią norm społecznych i ze szczególnym uwzględnieniem prawnych i etycznych. I on mnie w tej dziedzinie doszkolił. Tu muszę powiedzieć, oczywiście, ponieważ nie opublikował tej sprawy nigdzie, to nie miałem do czego dać odsyłacza w tym miejscu. Zresztą sądzę, że nie on go wymyślił. Nie wiem, kto ten podział wprowadził do socjologii. Nie znalazłem nigdzie. Tylko mówię, skąd ja się dowiedziałem osobiście i to, żebyście wiedzieli. Otóż teraz podam definicję. Konspiracja jest to tajna organizacja. To jest bardzo ważne rozróżnienie i za chwilę pokażę wam, jak to jest ważne. Konspiracja jest to tajna organizacja, która utrzymuje w tajemnicy wobec otoczenia. Informacje dotyczące swej struktury lub działalności. Ale nie ukrywa samego faktu swego istnienia. I swych celów. Nie ukrywa samego faktu swego istnienia i swych celów. No przykłady, dam dwa przykłady i to takie bardzo charakterystyczne. Typową konspiracją była Komunistyczna Partia Polski. Oczywiście ścisła konspiracja dotycząca tego, kto należy do partii, jaka jest struktura, czy są i gdzie są, jak to się nazywa wtedy, jaczejki komunistyczne. Jaczejka to inaczej podstawa organizacja partyjna. I słuchajcie, to była bardzo ciekawa sprawa. Żeby założyć jaczejkę, to wystarczyło 3 ludzi, żebyście wiedzieli. Jak komuniści działali, to jest socjotechnika komunistów niezwykle skuteczna. Chcieli opanować jakiś zakład, jakąś instytucję. To zależało im tylko na tym, żeby tam wprowadzić najpierw jednego swego członka. No, przez znajomości, w taki czy inny sposób. Jak mieli jednego członka, to dawali mu zadanie partyjne, niewielkie, żeby znalazł odpowiedniego kandydata, przeszkolił indywidualnie, bo to konspiracja, jak długo nie został przeszkolony, nie mógł być przyjęty do partii, kochani. Czy wy wiecie, że jeszcze w PZPR-ze był obowiązkowy roczny okres kandydacki, w którym podlegało się szkoleniu specjalnemu dla kandydatów. Komitety odpowiedniego szczebla robiły szkolenie kandydackie. No ja to przechodziłem, chociaż partia już miała władzę. No właściwie tam do tej się głównie ludzie zapisywali. Większość ludzi dla kariery, no powiedzmy sobie szczerze. Ja mam dowody, że nie dla kariery, dlatego że to jest ciekawostka.
Czy wy wiecie, że całą moją karierę naukową robiłem przed wstąpieniem do partii? To znaczy doktorat, docentem zostałem jako bezpartyjny, kierownikiem specjalnie dla mnie założonego Zakładu Cybernetyki Społecznej i Metodologii Nauk Społecznych. Wszystko jako bezpartyjny. Mam to udokumentowane. W 1974 roku, jak już dostałem tę nominację, no najpierw na docenta, potem na kierownika tego zakładu, to złożyłem papiery kandydackie do PZPR-u. I od tego momentu ani o jeden szczebelek nie awansowałem, ani w PRL-u, ani, co jest właśnie dziwne, może się wydawać, a no już oczywiście w Pomorocznej też, tym bardziej, ale w PRL-u ani jeden szczebelek. Mało tego, w stanie wojennym rozwiązano mój zakład, mimo że byłem członkiem PZPR. No i proszę was, śmieli się. Dlaczego ja wstąpiłem do partii? No, motyw znacie, rzeczywisty, ale tajny. A jak ja to tłumaczyłem ludziom, jak się ludzie śmieli? Ja wstąpiłem do PZPR z wdzięczności za słuchanie. Znajdźcie mi kogoś takiego, co do PZPR z wdzięczności. No w 1974 złożyłem papiery, a po rocznym stażu kandydackim, w 1975 zostałem kandydatem. I od tego czasu już ani ja, ani nawet moja żona nie awansowała, żona zrobiła habilitację w 1974. Dostała nominację docenta w 1974 i też nie awansowała, więc nawet można powiedzieć zablokowano awans i mnie, i żonie. No ale to nie upoważnia w IPN-ie do ubiegania się o status pokrzywdzonego. Ustawa nie przewiduje czegoś takiego. No więc proszę was, tak wygląda, ta sytuacja wygląda. Więc tak było też i u komunistów przed wojną. To była stara tradycja. Ja przeszkolił indywidualnie tego drugiego. Został ten drugi przyjęty do partii, to ci dwaj dostawali zadanie partyjne znaleźć trzeciego. Przeszkolić, wciągnąć do partii. Jak było trzech, to dostawali zadanie partyjne. Założyć podstawową organizację partyjną. Transpacjunt kolegium. Bardzo uzasadnione. I jak mieli już trzech w danym zakładzie, to mówili, że zakład jest ich. Żebyście wiedzieli. I to jest uzasadnione socjotechnicznie i psychologicznie. Otóż wtedy jest taka sytuacja. Jak jest referat, jeden z ludzi wygłasza referat, to pozostali dwaj umówieni w odległych miejscach sali są i zabierają spontanicznie głos, popierając tego trzeciego. Tu jeden, tu drugi. Nawet tam dla niepoznaki mogą powiedzieć, że no z tym przedmówcą to ja się nie ze wszystkim zgadzam, ale w tym, że on popiera tu prelegenta, to oczywiście ma rację. Uwiarygodnia się od razu. I wtedy ludzie uważają, aha, no na sali jest poparcie. Dziennikarz odnotuje, że tak, były głosy z sali poparcia. Bardzo ważna sprawa. Jak jest się samemu... To trzeba bardzo dużej odporności psychologicznej i takiego daru, charyzmy, żeby narzucić ludziom swoje, czy zasugerować swoje poglądy. Jak jest dwóch, to już jest lepiej, ale to jest mało. Jak jest trzech, a reszta nie jest odpowiednio przeszkolona i zorganizowana, to się opanowuje w sali. Pamiętajcie. Ale też odwrotnie to działa, bo można poprzez właśnie tych kilku ludzi rozwalić. Będących osadzonych na widowni, może rozwalić. Tak. Oczywiście. Referującego. Oczywiście, jak referuje nie nasz, tylko wrogi, to będą spontaniczne głosy z różnych części sali. Tam jeszcze podjął zasłon. Kochani, nieboszczka Służba Bezpieczeństwa w partii X te numery przeciwko mnie stosowała.
Ludzie, którzy mnie skądinąd nie znali, atakowali mnie z sali, z różnych miejsc, jak wściekli tam innych agitowali, atakować tego Koseckiego, wstrętny komu i tak dalej. No ja sobie z tym dałem radę, bo to oni stosowali chwyty numer 1 i 2, już byłem na dalszym etapie, także wiele mi to nie zaszkodziło. W bezpośrednim starciu oni nie mieli szans ze mną, nawet nie musiałem mieć na sali nikogo tam zmówionego, ale to rzadki przypadek, bo, no bo miałem przewagę informacyjną i dlatego wy tyle musicie studiować, żeby mieć odpowiednią przewagę informacyjną, żeby nawet samemu móc się rozprawić z czymś takim. Ale generalnie powinna być jaczejka, to znaczy co najmniej trzy osoby. No dobrze, więc konspiracja dotyczyła tych spraw, ale faktu istnienia KPP nie ukrywano, jeszcze nawet propagowano programu do 1935 roku utworzenie Polskiej Republiki Radzieckiej, nie ukrywano w materiałach propagandowych, w ulotkach, rozprowadzanych nawet w wojsku dość sprawnie. No moja mama w Bydgoszczy pracowała w Białymstrzyżu i opiekowała się bibliotekami w jednostkach wojskowych. I mówi, że cholera, ciągle trzeba było szukać po tych książkach, które były wypożyczane i tam ulotki komunistyczne się znajdowało. Co się namierzyło jedne, to potem się pojawiały znowu w wojsku, gdzie przecież działał kontrwywiad i to nie najgorzej, więc komuniści w tej robocie byli rzeczywiście sprawni. No więc to jest konspiracja, inny rodzaj. Polskie państwo podziemne, Armia Krajowa. Ukrywano w tajemnicy, kto należy, jaka jest struktura, gdzie są sztaby, gdzie składy broni, ale nie ukrywano faktu istnienia państwa podziemnego. Nawet wydawano, Biuro Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej wydawało biuletyn BIP w imieniu Polski Podziemnej. No jak było zamach na Kuczerę, Niemcy mówili, to bandycki albo terrorystyczny zamach. Polnische Banditen, no raczej nazwa bandycki niż terrorystyczny używano, ale czasami też używali słowa terroryzmus. No i nie ukrywano, że to Armia Krajowa w imieniu Polski Podziemnej dokonała zamachu z wyroku sądów Polski Podziemnej. No tylko ukrywano, starano się ukryć kto, gdzie, jak i tak dalej. Kto dokonywał, kto rozpracowywał, to było tajemnicą. No a teraz mafię. I to proszę zanotować. Mafia jest to organizacja tajna, która utrzymuje w tajemnicy sam fakt swego istnienia. Nas nie ma. Kto mówi, że my jesteśmy, to spiskowa teoria dziejów, to śmiechu warte. Jakiś maniak obsesjonalny. Utrzymuje w tajemnicy sam fakt swego istnienia lub, proszę zauważyć, że to jest spójnik lub, właściwe cele swej organizacji, czyli to, co konspiracja ujawnia. Czyli mafia jest odwrotnością konspiracji. Lub właściwe cele swojej organizacji, przecinek, przy czym tajemnica dotycząca właściwych celów mafii jest zachowywana czasami
nie tylko wobec otoczenia, ale nawet wobec większości członków samej mafii. Szczeble wtajemniczenia, w nawiasie, szczeble wtajemniczenia. Mafię dzielimy na dwa rodzaje. Jeszcze tu będziemy mieli dodatkowy podział. Pierwsze quasi-mafie, czyli pseudo-mafie. Quasi-mafie. To jest. Tam definicję to każdy sobie sam odpowie w ramach ćwiczeń. Nie no, loża, no loża to w teatrze jest, nie? Więc quasi mafie. I tutaj proszę sobie zanotować, która ukrywa tylko fakt swego istnienia, ale nie ukrywa celów. Które propaguje, jak to się mówi, pod cudzą flagą. Oraz mafię właściwą o całkowitej karierze informacyjnej. Mafia właściwa. O całkowitej. Właściwa. Czyli o całkowitej barierze informacyjnej. Która, tu definiujemy, która ukrywa zarówno fakt swego istnienia, jak i prawdziwe cele. Prawdziwe te, to znaczy te, do których realizacji dąży. Jakie właściwe cele? No i jeszcze jest trzeci rodzaj. Mafia właściwa o częściowej barierze informacyjnej, właściwa o częściowej barierze informacyjnej. Informacyjnej
mafia właściwa. O, częściowy. Barierze informacyjnej nie ukrywa faktu swego istnienia. Zaś ukrywa właściwe cele swej działalności. Czyli tumani ludzi, podaje inne cele. No i przykłady. Przykłady. Znaczy ten podział jest oczywiście formalny, wynika z formalnych kryteriów i to już tego mnie nie uczył Wiesiek Szanowski, tylko to już była moja analiza sformalizowana. Natomiast no jest pytanie, czy to jest tylko abstrakcyjny podział, który sobie wymyślił pan Kosecki siedząc przy biurku, bo mu tak formalnie wyszło, czy też to ma coś wspólnego z rzeczywistością społeczną. No to przykłady. Oczywiście przykłady nie są dowodem istnienia, bo możliwość istnienia takich struktur wynika z dedukcji. I to jest potęga myśli dedukcyjnej. Jakbym nie znalazł przykładów, no to nie to znaczy, że dedukcja, teoria jest mocniej diagnostyczna niż empiria socjologiczna. Ale znalazłem empiryczne przykłady. Najpierw robiłem dedukcję, że takie rzeczy mogą istnieć, a później szukałem przykładów. Więc tak, przykładem quasi-mafii może być kierująca obozem mendeckim organizacja o nazwie Liga Narodowa. To była quasi-mafia. On wobec otoczenia społecznego ukrywała fakt swego istnienia. No, nigdzie nie była zarejestrowana. Nie reklamowano na zewnątrz faktu jej istnienia. W szczytowym okresie liczyła 300 członków wszystkiego. I kierowała olbrzymim obozem narodowym w trzech zaborach. 300 ludzi. I to wystarczyło zupełnie. To Piłsudski w parasolu to nawet mniej niż 100 wyszkolił i też mu starczyło. Więc jak ktoś przecenia rolę ilości, to jest postmaterialistą dialektycznym, który uważa, że ilość przechodzi w jakość, a my uważamy, że ilość przechodzi w byle jakość. O czym się przekona, a nie bożka PZPR na przykład. A i te obecne partie już zaliczne są, ale to jest ich sprawa. W każdym razie ona ukrywała wobec otoczenia społecznego fakt swego istnienia, gdyż chciała praktycznie przenikała i sterowała organizacjami politycznymi i jawnymi, i tajnymi. We wszystkich trzech zaborach. No to były, powiedzmy, ograniczenia prawne. Nie można było zarejestrować wtedy organizacji, która by politycznej, jeszcze w dodatku niepodległościowej, w trzech zaborach. Ale trzeba było scalać te trzy zabory, zakładając jakąś tajną strukturę. Ale gdyby ta struktura ujawniła fakt swego istnienia, to prędzej czy później organy policyjno-kontrwywiadowcze tych państw by ją namierzyły i rozbiły. I byłoby po ptokach klatki na policji. Tak jak było z rządem narodowym w czasie powstania styczniowego na przykład. No i jedyną metodą było założenie organizacji mafijnej, ukrywającej fakt swojego istnienia. Nie ma
Ligi Narodowej nie było. I fakt jej istnienia dopiero wyszedł na wierzch już w Polsce niepodległej. I zresztą mniej więcej właśnie wtedy, jak ta bariera tajemnicy już była niepotrzebna i została usunięta, no to Dmowski rozwiązał Ligę Narodową w 1927 roku i założył jawny, masowy ruch w postaci obozu Wielkiej Polski. I ta ilość przeszła w byle jakość. Bo to już było 250 tysięcy. To była najliczniejsza organizacja społeczno-polityczna w Polsce przedwojennej. Na drugim miejscu było Stronnictwo Ludowe, dopiero po zjednoczeniu Ruchu Narodowego w 30 latach to miało 150 tysięcy. A oczywiście w obozu Wielkiej Polski byli przedstawiciele wszystkich klas i stanów. To jak udało się Senat rządzić, jeżeli mieli taką opozycję? Co, komu rządzić? Senacji. No Dmowski rozwiązał Ligę Narodową, proszę pana. Już ta ilość była, nie była zbyt... Ilość? Dmowski miał masówę, a Piłsudski miał elitę. I kto zdobył władzę? Masówa czy elita, przepraszam? Dmowski miał 250 tysięcy, a Piłsudski miał tych swoich kilkudziesięciu parasolników. Plus tam regionistów, no przez regiony przeszło kilkanaście tysięcy raptem ludzi. No to był inny rząd wielkości niż miał Dmowski. I kto zdobył władzę, kochani? Tu macie socjotechniczną sprawność. Elity i masówy. Masówa to jest potrzebna przy wyborach i tak od czasu do czasu. Także te masowe demonstracje na ulicach to nie jest dążenie do zdobycia władzy. Ludzie się sugerują tym, że hitlerowcy robili wielkie demonstracje i potem zdobyli władzę. Ale technologia ich dochodzenia do władzy nie polegała tylko na ulicznych awanturach. One też tam grały swoją rolę, ale nie to decydowało. No decydowało wygranie demokratycznych wyborów, kochani. To istota sprawy. Więc proszę was, to była Liga Narodowa. W pewnym okresie do Ligi Narodowej należeli Witos i Korfanty. Tylko później, już po odzyskaniu niepodległości, właściwie Liga Narodowa straciła rację bytu. A dowodem na to było, że przestała być funkcjonalna. Wybory prezydenckie w 1922 roku. Sprawa głosowania na kandydata obozu narodowego Maurycego Zamoyskiego. Niezwykle zasłużony człowiek w Komitecie choćby Narodowym w Paryżu, którego działalność z prywatnych pieniędzy w dużej mierze finansował, zastawił rodowe klejnoty. Dmowski daje świadectwo w polityce polskiej i odbudowaniu państwa. No człowiek znający języki bywały, znający Europę i świat. Obóz Narodowy go wysunął na kandydata. Gdyby Liga Narodowa jeszcze wtedy funkcjonowała dobrze, to Witos powinien był głosować na Maurycego Zamoyskiego. Ale Witos, już tu podziała, przywódca, Trybun Ludowy. No jakżeż na arystokratę, obszarnika będzie przywódca chłopów głosował? No nie, z przyczyn klasowych to nie wchodziło w grę. Straciłby elektorat, od razu lewe skrzydło Ruchu Ludowego by go zmiotło, dosłownie powiedzieli, o patrzcie, sługa arystokratów, obszarników, o cześć wam panowie magnaci, etc., etc. No i Witos nie mógł sobie na takie luksusy pozwolić i głosował, nie głosował za Maurycym Zamoyskim, dlatego Maurycy Zamoyski nie został wybrany, potem został wybrany Narutowicz i to miała tragiczny finał. Więc Moskich
dostał lekcję poglądową, że w kraju demokratycznym już Liga Narodowa jest anachronizmem. I szybko wyciągnął wnioski. Dmowski się szybko orientował, szybko rozwijał i jego dawni uczniowie zostawali w tyle za nim. Stawali się anachronistami. Już w owym czasie można by powiedzieć paleoendekami. Dmowski nigdy paleoendekiem nie był, bo się ciągle szedł naprzód. Czytajcie jego dzieła. To jest piękna, piękna literatura. No i proszę was, to jest Liga Narodowa. Przykładem mafii właściwej o całkowitej barierze informacyjnej było na przykład Ordomolarstwo Narodowe w czasach Królestwa Kongresowego. No ale zostało namierzone przez carską policję z powodu zdrad, powiedzmy sobie szczerze. No i carat się strasznie mścił. Bo pamiętajcie, że była taka sytuacja. Na początku istnienia kongresówki wolnomularstwo regularne było dozwolone. Aleksander I w Paryżu się tym zafascynował, pozwolił działać. Sam chyba nawet wstąpił, o ile mnie pamięć nie myli. No i te loże wolnomularskie sobie działały legalnie do pewnego momentu. Dobre parę lat to trwało. I teraz niepodległościowcy polscy, bo oczywiście wolnomularstwo regularne nie miało w celach wywalczenia niepodległości polskiej. Oni mieli cele ideologiczne, a nie strategiczne. To jest właśnie to. Przed czym ja przestrzegam, żeby nie próbować kluczem wolnomularskim otwierać drzwi taktycznych, operacyjnych, a nawet strategicznych, poza wyjątkowymi sytuacjami, bo wolnomularstwo działa w płaszczyźnie ideologicznej i co najwyżej robi dywersję ideologiczną u przeciwników. Ale nie taktyczną. Nie należy sobie wyobrażać, że to jest struktura, która siedzi i steruje wszystkim. Błąd. Błądka sierżanta w okopach, który sobie wyobraża, że to tam też są tacy sierżanci. A tam są oficerowie sztabowi. Więc proszę was, polscy niepodległościowcy postanowili wykorzystać szyld wolnomularski, czyli działać pod cudzą flagą. I dlatego przyjęli nazwę i socjotechnikę działania mafijną, nazywając się wolnomularstwem narodowym. No to w pełni nazwa była taka, wolne mularstwo narodowe. To nie była regularna masoneria. No ale nieszczęście polegało na tym, że po paru latach w Rosji carskiej wolnomularstwo zdelegalizowano i zaczęto węszyć za wolnomularzami. I ten ta osłona informacyjna, ta flaga cudza, pod którą działano na kamuflażu, stała się obciążeniem. Carska policja, która stała na wysokim poziomie profesjonalnym, rozpracowała i wsadziła do więzienia, a najbardziej się mściła oczywiście na głównym wolnomularzu narodowym, Łukasińskim, który, no wiadomo jak go trzymali do końca życia i to w ciężkim więzieniu w Schlisselburgu. A powstańcy listopadowi mogli go odbić, a przegapili, nie odbili niestety. Więc to jest wolne mularstwo narodowe. No powiedzmy sobie szczerze, Liga Narodowa Demokratyczna była typową mafią właściwą o całkowitej barierze informacyjnej. Jasna rzecz, że w tej książce tutaj, która wychodziła w PRL-u, nie, jako przykład nie podawałem, bo obowiązywała wszystkich członków Ligi zasada, to zresztą jest nawet w tym fragmencie naszego programu, który jest w Wikipedii. Na zewnątrz każdy członek Ligi występuje tylko w swoim imieniu, nigdy w imieniu Ligi nie ma. A nikt
niektórzy członkowie już tak są służbiści, że no dziś twierdzą, nigdy nie było, no to co tam bezpieka rozpracowała i wyrokiśmy dostali, a później rehabilitacja, Przemek nawet order, no to już trudno. Sorry, Winnetu, no to tak, tam istniała, a potem już nie było. No ktoś się oburza na tych członków Ligi, co zaprzeczają jej istnieniu. Chociaż sami niektórzy to zaprzeczają, bo nie wiedzieli, że ona dalej działała, ale nawet taki jeden, co działał sam i nawet był przeze mnie przedstawiony samemu panu Walentemu Majdańskiemu, to publicznie mówił, nie było Ligi. No to się oburzają, kłamca. Mówię, przepraszam, przestrzega omerty. Tajemnica mafijna się nazywa omerta. Człowiek uważa, jak go nikt nie zwolnił z tajemnicy, to jest obowiązany nadal działać zgodnie z instrukcją. Mówi, nie ma. Taka była instrukcja. Jak ktoś w PRL-u próbował węszyć i mówić, że jakaś działa Liga Narodowo-Demokratyczna, to każdy z nas miał obowiązek mówić. Tak, kiedyś było, ale zostało nawierzone, rozbite przez bezpiekę, wdeptane w ziemię i nie ma. A kto węszy za nią, to jest spiskowa teoria dziejów, jakieś obsesje policyjne i koniec. No i niektórzy przestrzegają tej umerty, chwali za to. Chociaż to nie wtajemniczeni uważają ich za swołocze, kanalie, mierzawców i tak dalej. Ja nie. Ja ich pod tym względem bronię, chociaż to czasem nieapetycznie i tam mam nieraz nawet mam obawy, czy ich jakieś obce służby nie przewerbowały, ale niezależnie od tego, z punktu widzenia przestrzegania omerty, oni są korekt. Ja się zastanawiam, no wiecie, kogo ja mam na myśli, już nie będę wymieniał, się zastanawiałem, no przecież ja go z tajemnicy nie zwalniałem. On zresztą był już tam wyżej przedstawiony. Być może złożył przysięgę wyższego szczytu, ale to ja nie wiem. Pojęcia o tym nie mam. No to tym bardziej go omerta obowiązuje. To takie właśnie różne subtelności. Jak się zna, ma tą wiedzę, to się wie, czym to się je. Słuchajcie, natomiast masoneria różnie. W krajach, gdzie jest nielegalna, to działa jako mafia właściwa z całkowitą barierą informacyjną, a tam, gdzie działa legalnie, tak jak w Polsce, to no, co najwyżej z częściową barierą informacyjną, albo nawet nie jako mafia. Przy czym zauważcie, że tu słowa mafia, i to proszę podkreślić, nawet zapisać, podyktuję. Nazwy mafia nie używamy tutaj w znaczeniu takim jak w naukach prawnych. W naukach prawnych oznacza to organizację przestępczą określonego charakteru. Nasza definicja jest z tego punktu widzenia neutralna, czyli indyferentna. Organizacja mafijna może być zarówno bardzo zła, jak i bardzo dobra. No sam na procesie rehabilitacyjnym 19 lutego 1992 roku w swoim przemówieniu w Sądzie Najwyższym ujawniłem, że nasza organizacja miała charakter mafijny, ale w naszym znaczeniu, a nie w znaczeniu karnoprawnym. No i pamiętam, jak wyszła moja książka Tajemnice mafii politycznych i tam używałem tych nazw, to na spotkaniach autorskich starzy działacze, edecy piorunowali, no jak pan mógł taką organizację szacowną jak Liga Narodowa nazwać mafią? Ja mówię, proszę pana, ale ja używam słowa mafia nie w tym znaczeniu, co pan myśli, tylko w znaczeniu definicji podanej w mojej książce Cybernetyka Społeczna. Ona wyszła 3 lata wcześniej przed tajemnicami mafii politycznych i ona jest neutralna. Nie mogłem mu powiedzieć, panie, ja sam jestem w takiej mafijnej organizacji, teraz działającej,
wtedy, bo formalnie wtedy byłem zobowiązany mówić, że ligi nie ma. Zniszczyli, wdeptali w ziemię i koniec. No później już żeśmy uznali, że działalność ligi została zawieszona w 90 roku. Wezwano działaczy do działania w jawnych organizacjach. Te konspiracje. Tak, bo już nie było potrzeby. No tak jak Bloski rozwiązał ligę w latach 20. i koniec. Teraz proszę was, w wolnym mularstwie istnieją szczeble wtajemniczenia. Prawda? No i tutaj, to jest element socjotechniki mafijnej. Przy czym, tam gdzie wolnomularstwo działa oficjalnie i jest zarejestrowane, nie można tego jednak nazwać organizacją mafijną, nawet w tym naszym znaczeniu neutralnym. Dlaczego? Dlatego, że w wolnomularstwie wiadomo, że są te szczeble wtajemniczenia. Jest zarejestrowana organizacja, no tak jak te co najmniej cztery obrządki masońskie w Polsce teraz, a może więcej tego jest. I członkowie i otoczenie wie, że istnieją szczeble wtajemniczenia. A na czym polega tajemnica? Tajemnica polega na tym, że członkowie niższego szczebla nie wiedzą, kto z nich należy do wyższego szczebla. Tylko tyle. Dopiero jeżeli zostanie wtajemniczony, to będzie wiedział, kto jest na wyższym szczeblu, ale nie będzie wiedział o tym jeszcze wyższym. No, z wolnomularstwem, jak twierdzi pan Krajski, jest też tak, że się tam ukrywa rzeczywiste cele, jest wtajemniczenie co do rzeczywistych celów. No, ja się na niego powołuję, bo akurat tej sprawy na dokumentach sam nie badałem. No to by był już pewien element mafijności właściwie, ale to by trzeba udowodnić. Kto jest tym zainteresowany, niech czyta Krajskiego. No na przykład Krajski podaje, że przy przyjmowaniu na ten chyba najniższy stopień wolnomularstwa regularnego całuje się Ewangelię. Składa się przysięgę i całuje się Ewangelię. No więc każdy myśli, że no super, chrześcijańska organizacja. Ale jak twierdzi Krajski, to jak przejdzie ten delikwent na wyższy szczebel, to się dowie, że to miało ukryte znaczenie pożegnania z Ewangelią. No ja tutaj cytuję Krajskiego, bo ja akurat tych badań wolnomularsko-logicznych nie prowadziłem, więc tylko cytuję Krajskiego. Ale no, jeżeli by tak było, jak on pisze, to byłby przykład ukrywania celu. A to taka scientiolodzy, no nie wiem, czy dobrze mówię. To jaka to organizacja? Proszę pana, to już raczej dywersja etyczna prowadzona przez wywiady. No, czy struktury wywiadowcze to mafia? No stosują pewną socjotechnikę mafijną oczywiście, ale to nie są organizacje stricte polityczne, tylko organizacje, które obiektywnie są używane do dywersji. Chociaż członkowie mogą mieć bardzo szlachetne cele i chcieć realizować dobro ludzkości i tak dalej, subiektywnie. Mogą to być bardzo szlachetne osoby, ale obiektywnie demoralizują elity i dlatego jak scientolodzy zaczęli działać w Republice Federalnej Niemiec, to Verfassungsschutz chyba doprowadził nawet do ich delegalizacji, ale zaraz były interwencje dyplomatyczne amerykańskie, że to jest pogwałcenie wolności religijnej, karty praw człowieka i według moich informacji zmuszono do zalegalizowania, chociaż tam oczywiście Niemcy się jakoś przed tym bronią, bo wiedzą, czym to pachnie. Demoralizowanie przeciwników, no to Niemcy mieli opanowane za granicą bardzo dobrze. No ale tutaj no,
trafił front na franta i wyciągnął kuranta, jak to się mówi. Ja się tam nie mieszam w wewnętrzne sprawy niemieckie i na terenie Niemiec nie byłbym zainteresowany w zwalczaniu scjentologów. Chociaż może to przesada już socjotechniczna, ale mówię, nie nasz cyrk, nie nasze małpy. Co ja się będę mieszał w wewnętrzne sprawy? Jak to połączyć z cywilizacją łacińską? No to jest takie podejście łacińskawe, a nie łacińskie. Nie, no, dezinteres ma. No po prostu bardzo prosta sprawa, jakaś ja mam możliwości wpływania na sytuację w Niemczech. Za wysokie progi na moje nogi. A w tę walkę między agenturą amerykańską a niemieckim Verfassungsschutz, no to ja tylko mogę kibicować. O, i mogę powiedzieć tak, ja mam postawę otwartą. Posoborową. Dialog, dialog, dialog. I z jednymi, i z drugimi. Dialog ponad wszystko. Bo ten kościół posoborowy to jest kościół dialogowy. Z wszystkimi. Dialogować, 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 jeszcze raz dialogować. Ale swoje robić. O, słyszę. Tak powinno być, ale o tym się nie mówi. Tylko dialog. No proszę zobaczyć tych mediotów katolickich. Tylko dialog. Bo kto wie, to wie. Kto wie, to wie, a kto nie wie, to nie wie. Tak. A z tymi, co dialog, no to się dialoguje. Dialogować trzeba z wszystkimi. Jest to jedyna słuszna postawa oficera wywiadowca. Przepraszam, człowieka z otwartą postawą. Dialog, no bo jak nie mamy dialogu, to nie mamy kontaktu operacyjnego. Powiedzmy sobie szczerze. Jak widzicie, ja tu akituję nawet za tym osoborowymi dziwactwami, za przeproszeniem. One mają też swoje uzasadnienie, tylko trzeba umieć je wykorzystać. Ale jak się słucha tych duchownych mediotów, co mówią o dialogu w telewizji, no to ja dziękuję za to. No, ale to są ci celebryci tacy duchowni, bo tam normalny duchowny nie ma wstępu. Żeby być celebrytą, to trzeba się zasłużyć reakcji międzynarodowej, no nazwijmy to. I teraz słuchajcie, no co można powiedzieć o tych sprawach? Otóż jeśli chodzi o konspirację, no to tam musi być centralizm. Demokratyczne konspiracje to nie mają szans. I proszę was, one mają dużą sprawność w działaniach taktyczno-operacyjnych. Czyli ten krótki, średni horyzont. Jak sprawna była na przykład organizacja bojowa PPS w okresie rewolucji 1904-1906? To była ta OBPPS. Albo politycznie to się też nad tym, nad budową była PPS, frakcja rewolucyjna kierowana przez Piłsudskiego, czyli tak zwane fraki. Składała się w tym okresie z około 5000 bojowców i potrafiła wywołać zamieszanie w całej kongresówce, a 15 sierpnia 1906 roku podczas tak zwanej krwawej środy, w wyniku akcji, w której brało udział tu kilkunastu ludzi, bojowców, i to w mieście posiadającym 30 tysięcy wojska i policji, władze zaborcze zostały zmuszone do ściągania do Warszawy sił zbrojnych z innych punktów kongresówki. Patrzcie, jakie to siła przebicia. No ale to jest efekt taktyczno-operacyjny. A na dłuższą metę rewolucja się załamała, wszystko siadło i potwierdziło się to, co już Stalin pisał, inni marksiści z tej pracy Stalina, Anarchizm czy socjalizm. Terror indywidualny nie prowadzi do rozwiązań politycznych. Wybokie słowa. Piłsudski się o tym przekonał. Miał organizację super sprawną, konspiracyjną,
terrorystyczną, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, z punktu widzenia metody, ale znowu teraz tego słowa terroryzm zrobiono negatywny stereotyp, a nie naukowe określenie. Ja używam tego słowa w sensie naukowym, a nie współczesno-propagandowym. No to proszę was, Piłsudski z tego zrezygnował. Ostatnia akcja tego rodzaju to była słynna akcja pod Bezdanami, gdzie kasę zdobył. Obrabowali bojowcy pociąg pocztowy z dużymi pieniędzmi i potem wysiadł z czerwonego tramwaju. W 1908 roku założył Związek Walki Czynnej, który już zaczął przygotowywać kadry dla niepodległej Polski. Natomiast organizacja Dmowskiego, no Liga Narodowa, praktycznie powstała w 1893 roku, ale miała dłuższą historię, wywodziła się z Ligi Polskiej w 1888 roku, założonej w Szwajcarii. I z Ligi Polskiej wyrósł i obóz Piłsudskiego, bo ona inspirowała powstanie i Obozu Narodowego, i PPS-u. I tak po prawdzie, słuchajcie, to nasza Liga Narodowo-Demokratyczna nawiązywała do tradycji Ligi Polskiej, tej polskiej organizacji mafijnej, która inspirowała oba skrzydła Obozu Niepodległościowego. I w programie Ligi Narodowo-Demokratycznej, który wprawdzie był podnoszony pod niebiosy przez pana Żaryna na tej konferencji, tylko bez podania autorstwa. Nie powiedział o tym, że to ja byłem autorem, a ja za to dostałem wyrok, odsiedziałem. Także mam to sądownie zaklepane. A on pominął, bo mu nie pasowało. Ja tam w IPN-ie nie jestem ulubiony. Ale oczywiście wysłałem powiadomienie do przełożonych Żaryna w IPN-ie, że on popełnił tak zwany anonimowy plagiat, to się nazywa w języku prawnym, zatajenie autora. I ostrzegłem, że jeżeli wydadzą materiały z konferencji z tym plagiatem, to będę to chodził na drodze sądowej odszkodowania. Można spore odszkodowanie na taką rzecz dostać. Zresztą biegły sądowy, który w takich sprawach występuje, mówi, trzeba było cicho siedzieć, niech pan nie opublikuje. I wtedy robnąc, ja mówię, nie jestem złośliwy, żeby tam się czaić na IPN. Ja ich ostrzegłem. No i proszę was, on tam wziął pewne fragmenty właśnie z preambuły tego programu, bo mu to się spodobało. Wychwalał pod niebiosa, a ten program miał taki dalszy ciąg, który można powiedzieć, jeszcze dziś pewne elementy nie powinny być publikowane. Bo ten program był taki, że dawał cele, które w owym czasie wydawały się zupełnie nierealne. No na przykład odwrócenie zasady rosyjskiej. Rosjanie uważali, że ziemia rosyjska to jest każda ziemia, której dotknęła stopa żołnierza rosyjskiego. A myśmy to odwrócili. Potraktowaliśmy jako ziemię polskie wszystkie te, które kiedykolwiek należały do Polski. I nie chcemy ich przyłączać z powrotem do Polski, ale uważamy, że czujemy się za nie odpowiedzialni i powinniśmy walczyć o ich wyswobodzenie. Granica przedrozbiorowych, czyli dzisiejsza Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, właściwie nawet i Estonia. No to było wtedy tak nierealistyczne, przecież ten program ja pisałem w 1958 roku, że na rozprawie adwokat mój mówi: Wysoki Sądzie, proszę uwzględnić jako okoliczność łagodzącą, że ten program jest tak nierealistyczny, tak wręcz głupi, że to tylko smarkacze mogli sobie wymyślić i to przez swoją głupotę i brak realizmu jest, nawet nie jest niebezpieczne dla socjalizmu. I sąd to uwzględnił, no, dostaliśmy wyroki, no, bardzo łagodne.
Rzebek Górny i ja po 2 lata więzienia, a w więzieniu tylko ja zostałem, po wyroku wszystkich zwolniono. Czyli ten dalekosiężny program jeszcze funkcjonował jako okoliczność łagodząca. No tam jeszcze inne były matactwa, już nie wnikam tu, bo nie chcę was uczyć matactw sądowych. Tylko mówię o programie. Ale słuchajcie, nie wszyscy ludzie byli zapoznawani wszystkimi elementami programu. Były szczeble wtajemniczenia, no stosowaliśmy socjotechnikę mafijną, bo nie można było inaczej. Ale z samego życia ta część programu została zrealizowana. Ta, która się wydawała zupełną fikcją. Prawda? No tam były jeszcze dalsze rzeczy, które jeszcze nie są zrealizowane. To już nie będę mówił, ale na dobrą sprawę, jakby ktoś chciał, to można do tego dotrzeć. No przyjmijmy, że te dalsze są tak nierealistyczne, że nie ma co o nich mówić. Powiem jak mój adwokat na rozprawie. I zresztą nawet w tej mojej książce, gdzie analizuję ten nasz program, to tam pewne rzeczy opuściłem. Ale to już jest sprawa czysto, powiedziałbym, taktyczno-operacyjna, nawet nie strategiczna. I teraz słuchajcie, na zakończenie, no jeszcze mamy parę minut, to ja wam powiem enumeratywnie o zasadach, podstawowe zasady socjotechniki propagandy. O! Omówimy je sobie później bardziej dokładnie, w ciągu już roku akademickiego. O, to jest z epoki, też w okresie, gdzie trzeba było pracować na samiznatach, czyli materiał maszynopiśmiennych. Elementy socjotechniki propagandy. No, propaganda jest podstawową metodą walki informacyjnej. Ona oczywiście była rozbudowywana przez wszystkie organizacje. 2 lata temu, właśnie w Suwałkach, omawiałem socjotechnikę hitlerowskiej propagandy. Ja nie pamiętam. Nie będę więc teraz do tego wracał, tylko przypominam, że coś takiego było. Natomiast tu wymienię elementy socjotechniki propagandy, które po raz pierwszy opublikowałem w mojej książce Cybernetyka Kultury. Powtórzyłem w Cybernetyce Społecznej i jeszcze w książce Wpływ totalnej wojny informacyjnej XX wieku na GPR. Ale teraz właśnie ze względu na to już mogę je w skrócie omówić. Oczywiście tutaj trzeba jedną rzecz zaznaczyć, że w propagandzie trzeba wykorzystywać kod społeczno-kulturowy. Proszę zaznaczyć. Kod społeczno-kulturowy społeczeństwa. Kod społeczno-kulturowy społeczeństwa, którego podstawowym elementem są stereotypy. Stereotypy rozumiane jako pewne standardowe szablony, służące jako układ odniesienia i filtr dla wszelkich informacji. Służą do odróżniania swoich od obcych, złych od dobrych i tak dalej. Oczywiście w nauce my staramy się wyeliminować wszelkie stereotypy, bo one zaburzają diagnozę, ale w propagandzie się
trzeba do nich odwoływać, bo społeczeństwo nie jest złożone z samych naukowców czy oficerów, analityków wywiadu na przykład. No i teraz one stereotypy stanowią element cementujący grupę. I można powiedzieć tak, że w polskim kodzie społeczno-kulturowym funkcjonują trzy zasadnicze stereotypy. Pierwszy. Stereotyp rycerski. To jest stereotyp człowieka, który opanowuje motywacje witalne, w nawiasie strach przed utratą zdrowia, życia lub pozycji w stadzie i motywacje wyższych, to znaczy etycznych lub ideologicznych, ale bardziej etycznych. I dlatego w propagandzie skuteczny chwyt to jest moralne dyskredytowanie przeciwnika. Mówimy motywacji etycznych lub ideologicznych, czyli motywacji wyższych. Dlatego zgodnie z tym skuteczność tych działań prowadzonych przez danego osobnika jest nieważna w ogóle. Dlatego się czci pamięć na przykład żołnierzy wyklętych. To, że przegrali, nieważne, ale z motywacji wnioski przypisuje się im wniosły motywacje. Stereotyp męczennika to jest wyższy szczebel stereotypu rycerskiego. To jest stereotyp człowieka, który już nie tylko opanował te niższe motywacje w imię wyższych, ale cierpiał lub zginął za dobrą sprawę. To też można odnieść się do żołnierzy wyklętych. Jak najbardziej, jak najbardziej. Ale zwłaszcza tych, co polegli. Teraz Łączka Katyńska, teraz ta łączka tych pomordowanych powiedzmy w więzieniu na Rakowieckiej. Patrzcie, jak obecna propaganda wykorzystuje polski kod społeczno-kulturowy precyzyjnie. I to jest skuteczny element. No i stereotyp męczennika to jest stereotyp człowieka, który nie tylko panowuje te niższe motywacje, czyli witalne i ekonomiczne również, jak działał dla zysku, najemny żołnierz, no to i owszem, ma szacunek, ale to nie jest stereotyp żaden, ani rycerski, ani męczennika. Najemny żołnierz nie jest rycerzem. Tylko z góry. Nie, zawodowcem po prostu. Najemnikiem. Zawodowcem. No może być zbójem, może być bardzo pożytecznym człowiekiem, ale zawodowcem. Zawodowiec to nie męczennik. A tutaj męczennik to jest ktoś, kto świadomie cierpi lub ginie za dobrą sprawę. Stąd kult więźniów politycznych, kult pomordowanych. Piłsudski świetnie sobie z tego zdawał sprawę i mówi, że objąłem władzę, przyjeżdżając do Warszawy prosto z więzienia, bo Magdeburg, w którym on siedział, był więzieniem. No i słuchajcie, propaganda Piłsudczyków to wykorzystywała po mistrzowsku. Wiec, z jednej strony narodowiec, który przedstawia program, mądry, naukowo uzasadniony, a z drugiej strony występuje Piłsudczyk.
I Piłsudczyk mówi krótko. Proszę państwa, ile marszałek wycierpiał za Polskę? Najpierw w rosyjskim więzieniu, później na zesłaniu, później w Magdeburgu. A włoski co? Parę miesięcy tam posiedział w carskim więzieniu i to dawno, i to wszystko. Już Piłsudczyk wygrał. Narodowcy tego nie rozumieli. Dlatego nasza Liga Narodowo-Demokratyczna nawiązywała do Ligi Polskiej, która była matecznikiem i obozu Piłsudskiego, i Dmowskiego. Ale tą wiedzę mieli tylko członkowie najwyższego szczebla wtajemniczenia Ligi Narodowo-Demokratycznej. Na całe szczęście, proszę was, MSW PRL-owskie nie miało komórki analitycznej, takiej do ewaluacji. I w związku z tym oni takiej analizy nie przeprowadzali. Analizę naszą przeprowadzał Huber na tym wyższym szczeblu wtajemniczenia Esbiańskiego, który działał pod przykryciem, bo już wtedy nie miał etatów w MSW. On był specjalistą deków i lejechał tym szablonem i nie zauważył w naszym programie, w naszej socjotechnice elementów zaczerpniętych z obozu Piłsudskiego, na nasze szczęście zresztą. No i proszę was, do dziś wielu ludzi nas traktuje jako paleoendeków. A to sprawa, myśmy byli już dialektyczną syntezą, to Engels się kłania i spirala engelsowska. Dialektyczną syntezą Piłsudczyzny i endecji, z tym, że dobrześmy wiedzieli, że to nie jest dialektyczna synteza, tylko sięgnęliśmy do korzeni Ligi Polskiej, z której się wywodził i Piłsudski, i Dmowski. I oni nigdy ze sobą nie walczyli, zauważcie. Jak był zamach majowy, Dmowski nie stanął politycznie na czele przeciwników Piłsudskiego. Sanacja nigdy Dmowskiego nawet nie myślała o jego aresztowaniu czy represjonowaniu, mógł sobie działać. To są ważne rzeczy, bo na najwyższym szczeblu to obaj ci ludzie w gruncie rzeczy współpracowali. Ale któż zna wyższą historię Polski? Chociaż można analizować ich działania i już z tego wyciągać wnioski. No i teraz słuchajcie, gorszą odmianą stereotypu rycerskiego jest stereotyp szlachecki. To jest moja definicja, więc proszę tego nie traktować jako jakieś antyszlacheckie teksty, sam pochodzę z szlacheckiej rodziny. I to jest analiza precyzyjna, analiza naukowa. To jest gorszy z punktu widzenia wydajności sterowniczej. Tylko pod tym względem oceniam, a nie moralnie, broń Boże. No więc oczywiście szlachta się wywodziła z rycerstwa, tylko później szlachectwo można było dostać już nie tylko na polu chwały, ale i za zasługi polityczne, biurokratyczne bym powiedział. Niektórzy heraldycy twierdzą, że te herby, które są w czerwonym polu, to za zasługi bojowe, a te w niebieskim to za biurokratyczne. Inni to kwestionują, od razu wam podaję. Ja jestem indyferentny, bo mój herb jest w takim żółto-złotym polu, więc mnie to nie dotyczy. Sprawdzić jest, proszę sprawdzić w kolorowym herbarzu. Nie jest ani czerwony, ani złoty. Więc ja tu nie badam tych spraw, ale faktem jest, że można było dostać, no niektóre były też lewe nobilitacje. I na ten temat jest kapitalna księga Liber Hamorum Waleriana Nekandy Trepki o tych lewych nobilitacjach, kochani. Niektóre arystokratyczne rodziny przed wojną nie dopuściły do opublikowania tej książki z XVII wieku. A nie będę tam wymieniał tych nazwisk, bo to byłby już grzech obowy. Książka jest raczej trudno dostępna. Dopiero za Gomułki ją wydano w Polsce Ludowej. Ja zobaczyłem na wystawie i patrzę, myślę sobie, pewnie jakaś propaganda i nie kupiłem. A później się od kuzyna, od Oskara dowiedziałem,
że to jest super ciekawy materiał źródłowy, ale już nie było w sprzedaży. A niech pan powtórzy jeszcze tą książkę. Valerian Decanda Trepka, Liber Haborum, czyli Księga Chabów, no po prostu, po polsku. Kapitalne dzieło i proszę was, ale co to jest ten stereotyp szlachecki już, bo to powiedziałem, tło przedstawiłem, a teraz definicję. To jest stereotyp człowieka, który uzyskał uznany społecznie awans społeczny. Który uzyskał uznany awans społeczny, gwarantujący mu wyższą pozycję niezależną od skuteczności jego działań. A nawet motywacji. No i tak. Szlachectwo można było zdobyć na polu chwały. Wyższą pozycję. Niezależnie od skuteczności jego działań. I jeszcze co więcej, dziedziczną. U nas szlachectwo było dziedziczne. A w Rosji nie każde. No było tak zwane szlachectwo osobiste, które nie było dziedziczne. Ojciec Lenina miał szlachectwo z racji pozycji biurokratycznej. Przysługiwało, a już Lenin nie był. Złośliwi mówili, że dlatego rewolucję wywołał. Sfrustrowany syn szlachecki, nie szlachcic. Więc proszę was, o to chodziło, że no słuchajcie, no na przykład jeśli chodzi o polskie takie, jakby to powiedzieć, prawo zwyczajowe, to Polska oczywiście była monarchią i szlachectwo było pojęciem, które dawało określoną pozycję prawną. Ale w odróżnieniu od Rosji, Niemiec, Austro-Węgier, nie było urzędu heroldii. Na początku dynastii Jagiellonów, za Jagiełły, próbowano utworzyć urząd heroldii, który by prowadził urzędowy rejestr szlachciców. I to się nie przyjęło, nie było. Było łacińskie podejście o tym, czy ktoś jest szlachcicem, czy nie. Można się było przekonać na tej podstawie, że to nie tylko on sam się uważał za szlachcica, ale co najmniej dwóch szlachciców poświadczyło, że on jest szlachcicem. I to rządowa procedura była i to wystarczyło. Łacińskie podejście. Biurokracji szlacheckiej nie prowadzono. A w cywilizacji bizantyjskiej oczywiście były urzędy heroldii, szlachcicem był ten, to figurował w urzędzie heroldii jako szlachcic. Tytuły arystokratyczne, no to można takie oberszlachcice. Były takie stopnie. Baron nad herbem miał, no normalny szlachcic nad herbem miał koronę z pięciu pałkami. W Polsce sześciopałkowych nie było, to tam w niektórych zagranicznych heroldiach występowało. Siedem pałek w koronie miał baron. Osiem miał wicehrabia, tego też tutaj nie było, to we Francji był wikomut. Jest powieść wicehrabia de Bragelonne. Hrabia miał dziewięć pałek w koronie, margrabia dziesięć, a książę mitrę książęcą nad herbem. Nawiasem mówiąc, rozmawiałem z ziemianinem, który kończył Akademię Rolniczą w Dublanach pod Lwowem. A tam głównie synowie ziemiańscy, a więc głównie szlachta, studiowali i ta szlachta i arystokracja miała lewicowe przekonania, to burzy stereotypy dzisiejsze. Propagandy i PRL-owskie zresztą też.
I tam się mówiło, że im więcej miał pałek w koronie, tym bardziej czerwony był. Relacja źródłowa z Akademii w Dublanach. No, co można powiedzieć, że zwykły szlachcic to taki był różowy, baron to już bardziej przechodził czerwony, a hrabia to już czerwony, no ma hrabia super. Więc tak, taka była sytuacja przed wojną. Nastroje szły w lewo, to jest fakt. Ale obrzydzono tą całą lewicowość przez to, że siłą zaczęto narzucać się wbrew polskiemu stereotypowi. I teraz słuchajcie, zwrócę wam uwagę, że propaganda PRL-u w pierwszym okresie jakie stereotypy wykorzystywała? Tylko szlachecki, ale bez tej nazwy. To znaczy awans społeczny, czyli przejście do wyższej grupy społecznej. Awans społeczny przez legitymację partyjną, taka neoszlachta, przez wyższe studia, przez stanowisko kierownicze. Natomiast działali wbrew stereotypowi rycerskiemu, bo prześladowali żołnierzy wyklętych, czy niezłomnych, jak to woli nazwać, i robiono męczenników, no, mordowano tych ludzi. Czyli dwa główne stereotypy były przeciw propagandzie PRL-owskiej, a jeden, ten najmniej wydajny socjotechnicznie, no bo on bazuje na motywacjach witalnych głównie, pozycja w stadzie. Proszę was. I to urzędowa pozycja w stadzie, więc po bizantyjsku, a nie po łacińsku. Wbrew temu działano. I teraz jest pytanie do samodzielnego rozważenia. Czy wobec tego ci ludzie, którzy budowali socjalizm, chcieli go naprawdę zbudować? Czy budowali go tak, żeby obrzydzić w Polsce? Jeśli weźmiemy pod uwagę, że udział agentury niemieckiej był wśród budowniczych socjalizmu olbrzymi, to można wysunąć tezę, że to było robione celowo. Ale to jest oczywiście spiskowa teoria dziejów. Fu.